Boreolo. Bruce Wayne. Witajcie we wtorkach w poniedziałek, bo na jutro mam inny pomysł, jeżeli chodzi o odcinek i chciałem to po prostu puścić dzisiaj, więc let's go! Dawno nie było Q&A, ja to tak sobie postanowiłem, let's go, zróbmy to, zobaczymy jakie w tej chwili macie do mnie pytania. Myślałem, że będzie więcej pytań odnośnie mojego gównianego serialu Flashman Show, ale no niestety. Coś nie pykło. Gdybyś miał do końca życia mieszkać z alienem w jednym pokoju albo się zabić, to w jaki sposób byś się zabił? Musiałby dokonać mądrego wyboru. Ale wydaje mi się, że wybrałbym prestiżowy balkon. Jak narodził się pomysł Flashman Show? Oglądałem takiego ex-winera. Nazywa się Anwar Dżibawi. On zrobił właśnie taki odcinek, taki jednorazowy, no nie? Że coś tam... No nie wiem, obczajcie sobie. No właśnie to. I tak sobie przekminiłem te. Alien ma strój z Podermana. Jak ja bym sobie, kurde, zamówił Flasha, to można by z tego zrobić jakieś show. Na początku to show miało być takie, wiecie, takie śmieszki, jakieś głupie gagi albo coś w tym stylu. Ale w trzecim odcinku chyba to się jakoś tak przerodziło, że hej, a może byśmy z tego zrobili coś grubszego. No i wyszło jak wyszło. Bo jakbyśmy to robili na takiej zasadzie, że w tym odcinku będziemy robić takie wygłupy, później takie, to pomysł by bardzo szybko umarł. A w tej chwili już drugi sezon jest w trakcie pisania, to już będzie naprawdę lepiej jakby dopracowane niż pierwszy sezon, bo tam było w sumie wymyślanie wszystkiego z odcinka na odcinek, a w tej chwili wszystko sobie chcemy rozpisać i wszystko wtedy będziemy robić. Stąd się wziął pomysł od Anwara. Jak się mieszka z alienem? Spoko czy trochę zawadza? No jak to się mieszka z kimś innym, no nie? Jest tak, że ja mu w czymś raz będę zawadzał, później on mi, wiecie, takie normalne relacje współlokatorów. No ale generalnie no jest okej. Ale w łeb czasem by mógł dostać, żeby się ogarnął. Kiedy się w końcu dowiemy, jaki chciałeś sobie zrobić tatuaż związany z DC Universe? To było, kochani, mniej więcej tak. W maju chyba jakoś, albo jeszcze wcześniej, w kwietniu, Alien się pytał naszego tatuażysty, tam gdzie byliśmy, zrobić i ten tatuaż, i ten. Kiedy masz wolny termin? W lipcu, dobra. Ale Alien też wtedy się pytał o kogoś innego, czy da radę temu komuś zrobić tatuaż. No i... nasz tatuażysta mówi, że no kurde, to jest dość duży projekt, więc tak na wrzesień bym mógł umówić tą osobę. No a ja mówię, dobra Alien, no to jeszcze umów nas. Dobra, to się spytam, kiedy ma wolny termin. No to tak jak wcześniej mówiłem, mówi, no to dobra, mam w lipcu. Ale Alien nie umówił, tylko się spytał, kiedy ma termin. I teraz dupa, jak ja się ostatnio go pytałem, no jak tam kurde u ciebie z wolnym czasem? Dopiero w październiku. A tak, fuck off, Capi, no. Ale co sobie zrobię, to się nie dowiecie, no bo to by było bez sensu. Przecie. Kiedy jakieś odcinki z Jet Crew? Wiecie jaki jest problem z nagrywaniem z Jet Crew? Po pierwsze, no... chociaż ta różnica czasowa nie jest aż taka, bo kiedy oni mają u siebie 20, wtedy ja mam 10, więc wtedy możemy się bardzo fajnie złapać. Ale nie wiem czy wiecie, Frosty pracuje sobie, oprócz YouTube'a to jeszcze sobie pracuje. To też ciężko z czasem. Dalej. Ciężko po prostu z dogadaniem się, bo wiecie, ja mógłbym zrobić z nimi odcinek po angielsku. Tylko że później, tak to było w przypadku Speedrunners, miałem bardzo dużo komentarzy, że mogłeś napisy zrobić, Ostatnio się pojawiały odcinki z Craze'em, tylko właśnie dlatego, że on gada in Ponglish, you know. U niego i tak z polskim jest tak właśnie dość śmiesznie, że on bardziej mówi po angielsku niż po polsku, no ale jakoś się to wszystko tam udawało. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie dokładnie. Kiedy Guardians of the Galaxy? Swoją drogą tak też się zastanawiam nad Batmanem, czy go kontynuować, bo jednak no... God damn it, ludzie tego nie chcą oglądać. W tej chwili wolą oglądać, ale zobaczycie, bo to będzie dalej w pytaniach. Największa inspiracja na ten moment. No głupio się przyznać, ale... Logan i Jake Paul. To są takie osoby, które wprowadzają tyle energii do tego wszystkiego. Oczywiście ja na przykład nie jestem w stanie się nagle tak zmienić i dobra, będę taką inną osobą, ale to co oni osiągnęli, to jest naprawdę coś niesamowitego. Oni są tak oglądani. No i przede wszystkim jest to, że wiecie, oni nagrywają vlogi po angielsku. Za Jake'iem nie przepadam ani trochę, ale... zna się na tym, zna się na robieniu YouTube'a, zna się na wszystkim jeśli chodzi o social media, bo gdyby nie to, to chłopak by nie był tutaj, gdzie jest. Dlatego to jest taka, no może nie największa inspiracja, ale jest to jakaś inspiracja, żeby się jakoś rozwijać, żeby iść w innym kierunku niż gaming. Gaming, kochani, w tej chwili już tak obumiera, że no że, albo po prostu jestem chujowy i tyle. Takie jest moje zdanie. I don't know. Co człowiek, to inna opinia, więc... Kiedy nagrasz kolejną część, spróbuj się nie zaśmiać. Jak się zaśmieje, to vape. To jest też taki typ materiałów, który jest bardzo zdradliwy. Ha! Kupson czemu? Raz, ludzie to oglądają, ludzie chcą to oglądać. Natomiast jest jedna taka grupka ludzi, która jednak to hejtuje. I mówi, oj Kupson, twój kanał się w gówno zmienia. No. Nie. Z jednej strony chcę dać ludziom to, co lubią oglądać, bo nie ukrywam, udało mi się ze 3 odcinki nagrać właśnie tego typu, które się bardzo spodobały. Druga część ludzi natomiast strasznie hejtuje, że idę w złym kierunku. Lepiej jakbym nagrywał coś tam, jakieś gierki typu Batman, które robi kurde 10 000, a nie 100 000. Wiecie, to jest też kwestia tego, że ja nie chcę stać w miejscu. YouTube tak, nie wiem czy wiecie, mimo tego, że traktuję to nadal jako hobby, to jest poniekąd moja praca, to jest moje źródło dochodu. Z 10 000 wyświetleń na Batmanie nie będę miał tego samego, co ze spróbuj się nie zaśmiać. Więc dlatego tak sobie ostatnio myślałem, co z tego, że są jakieś hejty? Co z tego, skoro ludzie to i tak chcą oglądać? Wszyscy mają hejty. Wiele razy to było szlifowane, dlaczego król PewDiePie tak bardzo odszedł od gamingu? Czemu? Trzeba iść za trendem, trzeba iść tam... Robić to, co ludziom się podoba. To mówi ci każdy. Wspominając o tym, co mówiłem. Jake Paul. Trzeba iść z trendem. On sobie wybrał formę vlogów. Shut the fuck up! O czym to ja mówiłem? Bo mnie pies wybił z rytmu. A, o trendach. Tak, trzeba trendy, kurde, uskuteczniać, bo to jest no po prostu do masakra. Co teraz się dzieje, no? A kiedy nagram odcinek? Nie wiem. Soon enough, man. Scena serialu bądź filmu, która szczególnie zapadła ci w pamięć. Film to może być trochę takie cheesy i takie niefajne, ale najbardziej scenę zapamiętałem po prostu z filmu, tak jak mówiłem, to może być cheesy. Gwiezdne Wojny, epizod 3, walka Anakin Obi-Wan. A serial... kurde, to jest ciężki wybór, bo tych seriali oglądam naprawdę dużo. Więc to nie jestem w stanie odpowiedzieć. Planujecie więcej filmików problemów z współlokatorem. Jak to się dziwnie wymawia. Z współlokatorem. Tak się nie robi się tak. Nie robi się tak. Planujemy więcej, to znaczy ogólnie też żeśmy myśleli sobie z Capim, że to zrobi troszkę większą ilość wyświetleń, że to trafi do większej ilości ludzi. Też jestem świadom tego, że to było zbyt krótkie, ale dlaczego było krótkie? Mieliśmy naprawdę rozpisane sporo rzeczy. To tak wychodziło na 6-7 minut, ale podzieliliśmy sobie to na 2 odcinki, w sensie jeden do mnie, drugi do Aliena. Ja sobie wziąłem takie rzeczy typu hej, jestem brudas, wszystko zostawiam rozwalone, a on niby ten czysty. To jest nieprawdą, on jest brudas. Mamy w planach jeszcze kilka innych rzeczy związanych z serią Problemy Blank, czyli problemy kogoś, ale nic nie będę zdradzał. A w sumie to było tylko pytanie, czy planujemy. To tak. Ile zarabiasz? Oh, do you really want to know? Do you really want to know? Mogę wam pokazać screen. Chociaż nie wiem, czy to nie jest na tym YouTubie zabronione, żeby pokazywać swoje zarobki. No to nie, to jednak wam tego nie pokażę. W Polsce ad revenue, tak ładnie mówiąc, jest bardzo słabe, dlatego polscy youtuberzy, Martin o tym kiedyś mówił, w dużej części youtuberzy zarabiają po prostu ze współpracy z markami. I te wszystkie głąby, te baranie torby, które piszą sprzedałeś się. No jasne kurde, bo jakbym miał być na twoim utrzymaniu, to bym się powiesił. Damianero. Jaki liquid preferujesz? Trójkę. I to koniec tego Q&A. Mam nadzieję, że się spodobał. Zostawcie like, jeżeli chcecie być może na kolejnym Q&A. Zajrzyjcie do grupki mojej, która jest w opisie. Tam zawsze ludzie zadają pytania. Go ahead. Join the family. Leave a subscribe, man. And peace.